Dzisiejszymi gośćmi są Marysia i Bartek. Marysia i Bartek podróżują autostopem po świecie, prowadzą stronę na Facebooku Para na walizkach. Witam Was. Dzień dobry. Witamy. Cześć. Powiedzcie, skąd pomysł, żeby podróżować autostopem po świecie? Bo tak w ogóle to Bartek, jakby powiem, zapoczątkował to autostopowe. To się zaczęło za namową mojego kolegi Jarka. No i tak za namową pojechaliśmy na Bałkany na 2 tygodnie autostopem i sobie tak pojeździliśmy po tych Bałkanach, fajnie było. A rok później pojechałem z Marysią już do Niemiec, tam bardziej do Francji i tak tak sobie po podróżowaliśmy. Europie pojeździliśmy Tak trochę spontanicznie autostopem. bardzo to wyszło. Stopa, dlatego że można poznać fajnych ludzi. Przy okazji, no jak zaczynaliśmy, to byliśmy studentami, więc też nie mieliśmy nie wiadomo ilu pieniędzy. A wiadomo, autostop to też jest jakaś forma oszczędzania, tak. Ale przede wszystkim chodziło o to, żeby poznawać w trasie fajnych ludzi i No. przez to generować przygody. No i przygody się tworzyły fajnie. Tak. A z początku Marysia nie była brana pod uwagę. Dlaczego? Dlatego, że kobietą była? Nie, nie, po prostu nie była moją dziewczyną, a po prostu. Nie byliśmy razem po prostu. Jeszcze Jak parą Bartek w wtedy nie. pierwszą podróż wyjeżdżał, to jeszcze nie byliśmy parą. A poza tym to było po prostu mojego kolegi Jarka pomysł. I tak po prostu Jarek mnie tak jakby ten namówił na to, mówię, no dobra, to chodź. Kiedyś było tak, że mieliśmy takie marzenie, że w mojej tam miejscowości obejdziemy sobie jezioro dookoła. No i obejście tego jeziora dookoła się zrobiło, że pojechaliśmy na Bałkany. Z jeziora zrobił się Z jezioro się zrobiły Bałkany po prostu i tak. A powiedzcie, jak takie podróże wyglądają? Zależy jakie, bo wiadomo, te krótkie podróże, krótkie, no takie miesięczne, kilkutygodniowe, no to w ten sposób, że planujemy sobie wcześniej jakieś punkty, które odwiedzimy. Następnie wyruszamy przeważnie z naszych miejscowości rodzinnych Tak. stopem, no w tym kierunku, który mamy zaplanowany. Zazwyczaj jeździmy tak na stopa cały dzień, ewentualnie zatrzymując się, od punktu do punktu jeździmy, zatrzymujemy się tam, gdzie chcemy, no idziemy zwiedzać. Ale też często jest tak, że osoby, z którymi jeździmy, mówią: o, dawajcie, tam jest fajne miejsce, może wam coś pokażemy ciekawego, czego nie mieliście w planach? No i jest, a No. dobra, okej, czemu nie? No i... Albo nie wiem, chodźcie do nas, posiedzicie u nas na zasadzie. Kiedyś miałem taką sytuację, to na przykład akurat to w Kosowie było. Przyjechaliśmy do Kosowa z Jarkiem i była ciemna noc. Tak, było jak ciemno i nie wiadomo o co chodzi. Już wjeżdżaliśmy do tego Kosowa, tam jeszcze jakieś obozy opancerzone, zasieki różnego typu. No i taka ta muzyka, ta muzułmańska, taka w radio leci. I ten. I no, gościu nas wysadził, mówi: dobra, wysiadajcie tutaj na stacji. No i wysiedliśmy, mówimy: ciemno, nie ma co robić, no co tu zrobić? No to mówimy: no dobra, no to idziemy, zapukamy do pierwszego lepszego domu i zapytamy się, czy możemy sobie, mieliśmy namiot, czy możemy sobie namiot na ich posesję rozbić. No i tak pukamy do tego domu, no i pan otwiera, patrzy się na nas, pytamy się go, czy mówi po angielsku, mówi, że nie, tam czy po niemiecku, że nie, no mówimy: no to dobra, co tu zrobić? No to na migi się dogadaliśmy, pokazaliśmy mu namiot, on mówi: a dobra, to możecie się tu przespać. No rozbiliśmy już ten namiot i zaraz przyjeżdża ktoś tam z rodziny i mówi, że dobra, tutaj nie, to sobie tutaj będziecie spać na werandzie, na takim tym, na takiej, takie nam kanapie porobili, na tej werandzie sobie spaliśmy, rano zaprosili nas na śniadanie, a później po prostu pojechaliśmy dalej, pożegnaliśmy się ładnie, porozmawialiśmy i tak. No, taka esencja trochę właśnie podróży autostopem, że się spotyka fajnych ludzi, można spotkać lokalnych takich ludzi, mieszkańców, lokalnych mieszkańców, no i z nim porozmawiać. A drogie takie podróże są? Czy to zależy na pewno od człowieka. Jedni lubią podróżować, mając większe fundusze, inni mając mniejsze. Ale tak naprawdę no... Zależy. Mi się wydaje, że to zależy od potrzeb człowieka i od skali podróży. No bo... Można tak naprawdę w podróż miesięczną, powiedzmy na Cypr, wydać 2000 albo nawet 1500. Nam się udało w ogóle za 1500 No, podróżować ale to przez było miesiąc, 10 tylko lat że to temu było też. 10 lat temu. A można no, wydać 10 tysięcy, tak? Spać w najlepszych hotelach i jeść na jakieś No. najbardziej wykwintne dania. My często śpimy pod namiotem, chociaż też w hotelach śpimy normalnie. Także. No zależy. I to zależy od skali, no bo miesiąc podróżowaliśmy, a ta ostatnia nasza podróż to było 1,5 roku, tak?
Wyjechaliśmy do Azji z Polski, no i zrobiliśmy takie duże koło. Przez... No mówię, to wszystko zależy od człowieka. Nam na te półtora roku, znaczy w czasie tej podróży wydaliśmy 50 tysięcy złotych na dwie osoby. A co was najwięcej zaskoczyło w podróży? Mi chyba kultura azjatycka zaskoczyła strasznie. Ja bardzo przeżyłam pobyt w Indiach. Było to dla mnie niesamowite doświadczenie. I mentalność tych ludzi, ich podejście do życia, podejście do drugiego człowieka, do zwierząt, do natury bardzo mnie zaskoczyły. Więc to był dla mnie największy szok chyba w czasie całej podróży. Tak Możecie naprawdę. Powiedzieć coś więcej o tych Indiach, o ich kulturze, o obyczajach? Wjeżdżając do Indii nie miałam żadnych wyobrażeń co do tego kraju, szczerze mówiąc. Gdzieś tam człowiek widział zdjęcia, naczytał się, ale tak... To, z czym się tam zderzył i to, co przeżył, a to, co gdzieś tam mógł wyczytać, są dwie w ogóle inne bajki. I tak już teraz ochłonęłam, trochę czasu minęło, od kiedy wróciliśmy. Inaczej trochę na to spoglądam, ale będąc w Indiach, bardzo mnie dotknęło to, jak Hindusi traktują innych ludzi, siebie przede wszystkim, tak? Własny naród. To, jak traktują zwierzęta, jak traktują ogólnie podejście do życia. My wiemy, że ten kraj jest bardzo, bardzo biedny, że tam żyć jest naprawdę ciężko, ale ta ich mentalność, ta ich kultura, która no jest bardzo odległa od naszej kultury. A możesz powiedzieć, jak traktują ludzi? Że oni z reguły się źle traktują, tak? Bardzo obojętni są. Ludzie często tam w Indiach na ulicy mogą leżeć po prostu, nie wiem, żywi albo nie żywi, oni przechodzą. Czy nawet dla obcokrajowców. Nie, dla mnie to było straszne, że na przykład leżał człowiek na ulicy, który wyglądał jakby, no nie wiem, albo umarł, albo umierał. I ta taka znieczulica ich totalna. Ale mam świadomość tego, że przy takiej ilości ludzi, która tam żyje, przy takiej biedzie i przy tym, że tam naprawdę wiele ludzi walczy o przetrwanie każdego dnia, ta znieczulica, ta brak tej empatii może się gdzieś tam z czasem ujawnić. I powiem szczerze, że jak na początku bardzo mnie to ruszało. My byliśmy w Indiach ogólnie 3 miesiące. Tak z czasem zaczęłam się łapać na tym, że ja sama zaczynam mieć jakieś takie mniej ludzkie odruchy momentami. To mnie bardzo przybijało. Tak mówię, kurczę, no jak ja sama zaczynam się zachowywać powoli jak Hindusi, tak? Na przykład bardzo dużo spotkaliśmy biednych, zagłodzonych zwierząt. I no to było w ogromnej skali. To mnie też bardzo męczyło. Wszechobecny hałas. Tak, hałas. No brud, Terminer. Na ulicach to dużo się tam... oszustów, codziennie trzeba było po prostu wykłócać się o coś, o jakieś takie, Mamy świadomość, że byliśmy tam Europejczykami, czyli dla nich chodzącymi skarbonkami poniekąd. Tak nas traktowano, gdzie na tamten czas to było dla nas, no wkurzało nas, to nie będziemy ukrywać, tak? Ale z czasem tak przeanalizowaliśmy niektóre sytuacje, może my też czasami się zachowaliśmy za bardzo w stosunku do nich jakoś tak. Indie są takie, ktoś kiedyś powiedział, że Indie albo się kocha, albo nienawidzi, no. Tak, ale zabawne jest to, że kiedy wróciliśmy z tych Indii, mówię nie, nigdy więcej tam moja noga nie zawita w Indiach, a teraz po tych ponad dwóch latach od wycieczki myślę sobie, kurczę, no wróciłabym do tych Indii. Tylko, że Indie to jest też duży kraj, tak, i tam wielokulturowy, tak jakby mnie patrzeć, i na przykład na Goa, plaże na Goa są piękne i tam jest fajnie, tam jest, nikt się nie oszukuje. Trochę ta mentalność tych ludzi tam jest inna. Tak naprawdę w każdym rejonie, w jakim nie byliśmy, ci ludzie zachowywali się inaczej, więc tak też nie możemy mówić, że Indie są złe. No, czy Munnar na przykład, gdzie są w szyprach od groma herbat, czy Darjeeling, to mówię, to są takie tak fajne miejsca, że teraz bym z miejsca poleciał tam, czy tam no pojechał, tak? Takie magiczne. Ale natomiast Delhi, tak? Im te miasta większe, to wiadomo, tym większy zbiór tego ubóstwa, tego wszystkiego, no i ci ludzie też no się i masę ludzi, no i masę oszustów, którzy wyłapują właśnie no, białych ludzi, czy Europejczyków i no, próbują ich po prostu namówić, oszukać, tak? Jedyne co było, to nie czuliśmy się zagrożeni, bardziej próbowano nas oszukać, niż zrobić nam jakąśkolwiek krzywdę. Tak. Tak na pieniądze, gdzieś nas zaprowadzić w jakieś miejsca, w jakieś w te biura turystyczne, które rzekomo miały być rządowe,
a później okazywały się komercyjnymi biurami turystycznymi, które oferowały wycieczki po całych Indiach. W bardzo zawyżonych cenach. Bardzo zawyżonych cenach. Trzeba po prostu mieć się na baczności jadąc do Indii. I przede wszystkim też oni byli bardzo kreatywni w tych oszustwach, że tam pracowali w takich grupach. I na przykład szedł jakiś tam w koszuli zawsze ta osoba szła. Elegancki pan, elegancki taki pan i mówił, o nice beard, tam ładna broda, ładnie wyglądasz, tam mam z Polski kolegów. O, gdzie idziecie, chodźcie tam. No mówię, no dobra, no to idziemy. No i tam później przychodzi inna osoba i mówi, że uważajcie na to, tutaj jest niebezpiecznie, zapinajcie plecaki. Później coś znowu nowego i ktoś mówi, to jest zamknięte to miejsce, gdzie idziecie, ja was zaprowadzę do biura turystycznego. Wynika, że człowiek zaczynał im ufać i popełniał różne głupie rzeczy, szczerze mówiąc. O tak. No. A powiedzcie jeszcze, co jedliście w tych Indiach? O, my się w Indiach staliśmy weganami tak naprawdę, bo przez 3 miesiące nie jedliśmy. Wegetarianami bardziej chyba, co? Czy weganami? Nie, no mleko tam jakieś było. Nie, no to wegetarianami, nie tego, nie jedliśmy mięsa przez 3 miesiące. I powiem szczerze, że bardzo nam to odpowiadało. Oni mają tak bogatą kuchnię właśnie tą wegańską. Makanie na przykład. Ale najzabawniejsze było to, że jak trafiliśmy do Indii, to na początku no, trochę się stresowaliśmy jedząc ich jedzenie, w sensie, że załapiemy ten coś po street prostu. Food, tak? Baliśmy się trochę jeść street food, że nasze żołądki tego nie wytrzymają, więc przez pierwsze chyba 2 tygodnie, czy 1,5 tygodnia jedliśmy tylko w McDonaldzie indyjskim. Ze względu też na, że tam nie było za czysto, tak, na tym street foodzie, no ale później wiadomo z czasem nasze żołądki już się tak zahartowały, i nasze granice się przesuwały, że już później siedzieliśmy w takich miejscach, że nawet, nie wiem, karaluchy po podłodze biegały, jakoś nas to nie ruszało. Także, tak. No. A herbatę piliście? Indyjską? Piliśmy. Bo tam jest masala chai chyba. Tak, piliśmy masala, ale ja nie jestem fanką. Dla mnie te przyprawy, nie, mi ona nie smakowała ogólnie. To jest taka ogólnie. Trochę bawarka, tak? Taka kawa z mlekiem, ona jest specjalnie przygotowywana z przyprawami. Z masalą. Z masalą? Tak? A mi nawet podeszła, to sobie zamieniłem, zamiennik kawy. Także Bartek pił, a ja raczej na wodzie. A i czego mi brakowało, to wody gazowanej, bo w Azji nie ma wody gazowanej i mleka, bo dużo Azjatów jest chyba uczulonych na ten, nietolerancję laktozy tak, i ogólnie nietolerancję laktozy i wyroby mleczne, typ, też jakieś sery, nie sery, to no panier, też panier. Ale takich naszych typowych. Takiego mleka typowego brakowało nam bardzo, jeżeli chodzi o tę Azję Południowo-Wschodnią, czy tam. Śmietany bardzo. A jaki tam był klimat? Było bardzo gorąco, wilgotne, chyba subkontynentalne, tak? Szczerze nie wiem tak naprawdę, ale na pewno bardzo, bardzo duża wilgotność panowała tam, o wiele większa. Temperatury były, no wiadomo, wysokie i bardzo się pociliśmy, mega no, w Indiach w sumie stosunkowo mało podróżowaliśmy na stopa po Indiach. Przerzuciliśmy się na pociągi, jeździliśmy pociągami takimi w sumie general class. I też fajnych ludzi poznaliśmy. No ale do czego zmierzam? To zmierzam do tego, że jeszcze oprócz tego jeździliśmy autobusami. To są takie, jest aplikacja Redbus i można sobie jeździć, zamawiać autobus i jeździć. I tam była klimatyzacja często. Jak wysiadaliśmy z tych autobusów, to jak byliśmy sushi? Sushi? Nie. Jak człowiek był suchy, to nagle stawał się człowiek tak, mokry. To stawać się, człowiek momentalnie stał się mokry ze względu na tą wilgotność, jaka była. Co było no, takie uderzenie ciepła i wilgotność. Człowiek momentalnie mokry, także taka trudna. Trudna dla nas, Europejczyków, trudny ten klimat. To chociaż ten klimat też się zmieniał, bo wiadomo, że podróżowaliśmy przez te 1,5 roku, że tam są te 2,5 roku, te pora deszczowa i ten, ale no, się klimat zmieniał. Też jeździliśmy na przykład wyżej do Nepalu. W Nepalu byliśmy znowu. No właśnie, chciałam się pytać, jak było w Nepalu? Super było w Nepalu. No, Nepal bardzo fajny. Tym bardziej, że my góry lubimy bardzo. Katmandu dla nas jest jednym z moich ulubionych miast. Mimo iż to miasto nie jest jakieś wybitnie piękne, to ten klimat, który tam. Taką ma dobrą atmosferę. Taką dobrą atmosferę i tam mieliśmy. I że no, się bardzo nam podoba. I tam też 2 tygodnie mieszkaliśmy ze względu na to, że musieliśmy wyrobić jeszcze raz wizę do Indii. W Katmandu siedzieliśmy 2 tygodnie. I pozwolenie na trekkingi trzeba było też wyrobić w Katmandu. No to siedzieliśmy sobie 2 tygodnie w takim hostelu.
No i tam mieliśmy swoje tam knajpki, gdzie chodziliśmy na jedzenie, na... Śmialiśmy, że przez 2 tygodnie już się chyba lokasami staliśmy, bo już nas ludzie na ulicy mijali, witali się No, z mieliśmy nami i po swojego imieniu tutaj. mówili do nas, także to Tak. było miłe bardzo. No i było fajnie, bo w Indiach chcieli nas ciągle oszukiwać, a w Nepalu tego nie było. Już był taki na kalkulatorze, wszystko ładnie i traktowali nas Byli fajnie, bardziej uczciwi, na uczciwi pewno. byli, no normalnie nas tak Ale traktowali. sam Nepal jest piękny i polecam każdemu. A możecie Byliśmy powiedzieć jeszcze, gdzie byliście? w Chinach, w Kambodży, w A właśnie, Wietnamie. możecie powiedzieć, jak w Chinach, o kulturze chińskiej? Chińczycy ogólnie na nas zrobili pozytywne wrażenie, choć wcześniej się naczytaliśmy takich niepochlebnych opinii o nich, ale okazali się w stosunku do nas bardzo w porządku. My byliśmy, oni nas traktowali jak taki obiekt, jak coś takiego nowego. Obiekt Dokładnie. zainteresowania. Zabawne było to na przykład, że bardzo duże wrażenie robiły na nich włosy. Na przykład, że Bartek ma włosy na nogach, na Tak, rękach. tak. Potrafili podchodzić do niego i go głaskać po włosach, mówić: wow, włosy! No to było dla nich Ten. szokiem na przykład. Takie A mieli oni nie grubie. mają włosów na nogach? Czy raczej mniej Właśnie mają? mają to włosienie mniejsze od nas No na i przez to pewno. są też I zdziwieni. przez to byli No i bardzo ta zdziwieni. ósemka, nie? Tak, mają cyfrę 8. W ogóle to nie u nas akurat, ale u naszych znajomych, którzy też podróżowali, była taka sytuacja, że poszli oni do hotelu w jakiś ósmy jakiś dzień był i dostali pokój za No to darmo. jest szczęśliwa cyfra u nich. I Tak. ogólnie na tej ósemce jest oparte wszystko. Wszystkie kody do internetu to jest 888, piętra w hotelach, A nawet pokoje chyba są nawet 108. pokoje jest 108, 888, 88. Wszystko na tej ósemce jest oparte, więc ta ósemka też nam tak utkwiła w pamięci. Bardzo mocno. No. A co jedliście w tych Chinach? Zwierzaków nie jedliśmy. No. Nie, głównie też się stołowaliśmy tak wegetariańsko. Ogólnie w czasie podróży bardzo mało mięsa jedliśmy, jakoś tak. Czy w Indiach to wynikało też no, z czystości, tak? I Tak. baliśmy się, że to, bo to mięso często właśnie nie było nigdzie chowane, leżało gdzieś tam, to woli... Śmierdziało, psuło się, tak, No, więc także woleliśmy woleliśmy nie sobie jeść. jeść z tego. Chinach poniekąd Chociaż w Chinach troszeczkę różnie, też, nie? ale też tak. Nie mieliśmy do końca, bo problem był, wiadomo, w Chinach jest inny alfabet, tak? Wszystko jest pisane No właśnie, ich ten... pismem, więc nieraz jak wybieraliśmy coś z menu, to było na zasadzie, No dobra, na chybił chybił trafił. trafił, niech będzie to. I też nieraz się stresowaliśmy, co oni nam podadzą, nie wiedzieliśmy, No. bo oni naprawdę jedzą różne dziwne rzeczy, różne zwierzaki No i tak. wcinają i nie chcieliśmy uczestniczyć w jedzeniu czegoś dziwnego, nie mając w ogóle świadomości, co jemy, No więc. tak. No i tym A bardziej, ludzie, że jacy tam są? znaczy, dla nas byli bardzo fajni, Bardzo pomocni byli. pomocni, mimo iż prawie nikt nie znał angielskiego. Ciężko się było z nimi porozumieć w jakikolwiek Tak. sposób, ale na migi gdzieś tam trochę z No, translatorem. translatorem używaliśmy też, także. Nieraz były zabawne sytuacje, ale Ale byli bardzo pomocni, tak, no. pamiętam tego pana jednego, który taki starszy, który nie wiedział już co powiedzieć, to pobiegł po kogoś tam, żeby nam ten Tak, i się pomógł. zleciało kilka osób, A no każdy było coś myślał, jeszcze. pomagał. Często właśnie bukowaliśmy sobie hotele na Bookingu, tylko że na Bookingu nazwy były po angielsku, a na mapie nazwy były po chińsku. Także mieliśmy już takie, mówię, Mieliśmy no nie. często problem ze znalezieniem danego No, hotelu, tak. więc no też pytaliśmy Bo tam miejscowych. Google Map nie działa, trzeba korzystać najlepiej z tego lokalnego, bo oni mają taki lokalny, odpowiedni Google Map. Także jak na Google Map mieliśmy często, nie wiem, tam zdarzało się, że parę, to jest 2 kilometry może różnicy, nie? Na przykład, że ten. A Chińczycy, jacy do siebie są? O Chińczycy ogólnie, nie wiem jacy są do siebie dokładnie, ale jeżeli chodzi o takie ciekawe, coś ciekawego, no to tam jest taki kult sportu. Z rana każdy uprawia jakąkolwiek aktywność, choćby ta aktywność z pozoru była głupia, nie wiem, macanie się po brzuchu, po czole, czy coś ten, jakiś tai chi, czy coś ten deseń, to tam albo wszyscy tańczą, albo ktoś tam biega, albo nie wiem, jakąś akrobatykę Tak, z uprawiają, rana jakieś sztuki wszystkie parki walki. są pełne, jest pełno Tak, ludzi w ludzie parkach. chodzą na spacery w koło. Właśnie z rana wszystkie parki są pełne. To też jest ciekawe. Zauważyliśmy też, że bardzo się opiekują ludźmi O tak starszymi, właśnie, no. ludźmi schorowanymi, nie ma czegoś takiego, I że... są rodzinni bardzo, Tak, o właśnie, z bardzo tego, są rodzinni, no. że o właśnie swoich starszych, tych dziadków dbają, o takie Właśnie jak rzeczy. już gdzieś na przykład widzieliśmy rodzinę chińską, no to od takich maluszków po właśnie po ludzi takich bardzo, bardzo starszych.
gdzieś tam na wózkach inwalidzkich nawet i wszyscy razem no sobie i w Chinach jest tak, że każdy ma jakieś zajęcie, że tam nikt nie siedzi bez sensu, każdy jak coś robi, to robią, tak? Możecie powiedzieć jeszcze, gdzie byliście? Czy praktycznie każdy kraj to było coś fajnego. Fajny na przykład był Wietnam. I... O, możecie coś o Wietnamie powiedzieć? Pod względem przyrodniczym. Wietnam jest przepięknym krajem. Tak, tam są takie... O, tak zielono, to chyba nigdzie nie było. Pod względem przyrodniczym, kulinarnym też super. Ludzie tak średnio jak dla nas. Aczkolwiek fajne było to, że sobie właśnie wynajęliśmy ten skuter i jeździliśmy tymi drogami tam w Wietnamie, w tych takich zielonych górach, no coś wspaniałego, tak? I to jest fajne doświadczenie, że po tych lasach, po tym wszystkim, także... Polecamy Wietnam bardzo. Tak, a co zwiedzaliście tam w tym Wietnamie? Wow, począwszy od różnych, różnistych gór, jaskiń, przez morze, no byliśmy też w kilku większych miastach. A to Hoian było tak? Taka miejscowość była typowo, ona trochę taka typowo zrobiona pod taką starą wietnamską, w ogóle zbudowana przez Polaka. Możecie jeszcze powiedzieć, co w tym Wietnamie robiliście? No, pływaliśmy na przykład sobie kajakiem w tym, jak to się nazywało, no kurczę, Halong Bay. Halong Bay, tak. Tak, to tam było? No tak, o właśnie, na Halong Bay jest fajne, bo są wioski na wodzie. Tak, to jest taka zatoka. Na zatoce są i wioski są po prostu, nie mają żadnego dostępu do lądu, można tylko łódką popłynąć. One są tak, chyba nie wiem, na jakichś butelkach czy na czymś, po prostu domy się unoszą na wodzie. I są takie przejścia, psy tam biegają normalnie. Ludzie i one są, te domy, oddalone od ciebie, że trzeba do siebie kajakiem dopłynąć. Nie, domy nie. Tak. Domy są w skupisku, ale takie wioseczki są od ciebie oddalone, że trzeba dopłynąć kajakiem. Tak jak kiedyś taki film był Wodny Świat i to mniej więcej tak wygląda. To jest taki stary film właśnie i te domy właśnie tak wyglądają. To było fajne, właśnie na Halong Bay. My tam właśnie sobie wzięliśmy statek i taką wycieczkę tam całodniową i było fajnie, bo tam można było sobie kajakiem popływać po tej zatoce, poskakać z tego statku do wody. No, obiad był w cenie, także... No, fajne, to było bardzo fajne. A co jeszcze byście chcieli na koniec powiedzieć? Na koniec, żeby spełniać marzenia i podróżować, jeśli ktoś to czuje i chce. Albo żeby robić też to, co się lubi, tak? I angażować się bardzo w to. Już niekoniecznie podróżować? Niekoniecznie, ale po ale prostu... czerpać radość z tego, co się robi i zawsze robić wszystko, żeby to ci to wyszło, bo chyba to jest w życiu najważniejsze. Żeby być szczęśliwym, nie skoro stawiać, dajecie to szczęście. Nie stawiać sobie barier, chociaż czasami wiadomo, są bariery nie do przeskoczenia i mamy świadomość tego, ale starać się chociaż małymi krokami iść do przodu. A co planujecie teraz? Na pewno jesteśmy rok jeszcze w Belgii, bo jesteśmy, póki co mieszkamy 2 lata, tutaj pracujemy, zbieramy fundusze. Rok jesteśmy na pewno w Belgii, a później chcielibyśmy sobie chyba po Europie pojeździć. Chcemy w ogóle po powrocie kupić sobie... jakieś autko lepsze, jeepa jakiegoś. Jeepa i taki namiot na samochód, pojeździć trochę po Europie. A później chcieliśmy wrócić do Azji i zwiedzić kraje, w których nie byliśmy, bo tam jest trochę tych krajów jeszcze. Też nam się Japonia ja marzy. Do Japonii chcielibyśmy. Korea przy okazji. Korea właśnie. Myśleliśmy, że sobie gdzieś pomieszkać trochę, 2-3 miesiące gdzieś w jakimś kraju. To jest sobie tak. Planów jest dużo. Pomysłów dużo, planów dużo. Zobaczymy, jak a to zobaczymy, wyjdzie. Co wyjdzie z tego wszystkiego. Dziękuję Wam, że chcieliście wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Dziękujemy, również też pozdrawiamy. Pozdrawiamy.